Stary 1.1, Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu, jak co tydzień. Komentatorzy, zielonogórscy radni, obserwatorzy można powiedzieć. Andrzej Bocheński, Zielona Razem, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska, dzień dobry. I panowie, na szybko, dwa tematy dziś. Rewitalizacja, która wróciła do ratuszu tak błyskawicznie w mgnieniu oka i to zaraz o tym podyskutujemy. Podyskutujemy też o nowym sposobie wybierania burmistrzów i prezydentów. To nie jest jeszcze pewnik, to na razie jakaś tam teoria i hipoteza, ale to w drugiej części naszej rozmowy na początek. Gminny program rewitalizacji i ta uchwała, którą tak wczoraj... Tak mocno wystartował, że internet za tym nie nadążał. O tym internecie i o tym skandalu, który opisują media, też za moment porozmawiamy, ale panowie, ta uchwała, ona, nie wiem, otwiera drogę do tego, żebyśmy z powrotem zaczęli rozmawiać o wzgórzach piastowskich, tak w skrócie? Po tych uchwałach sądzę, że wracamy na ścieżkę przygotowania do realizacji tych zadań związanych ze wzgórzami przede wszystkim. Nie tylko, ale to tak zawsze się do tych wzgórz wszyscy odnoszą. To prawda, tak. Więc to tak się dzieje, moim zdaniem. A proszę powiedzieć, czy to jest tak, że miasto po prostu odrobiło lekcję, panie Marcinie, po tych eksperckich uwagach w Urzędzie Marszałkowskim, po tych spotkaniach pani marszałek ze społecznikami. Pojawiło się tam bodajże 5 takich punktów. Chodziło o to, żeby je poprawić. To się wydarzyło, rozumiem, stąd ta wczorajsza uchwała, tak? Tak, bo my podchodzimy bardzo tak indywidualnie do gminnych programów rewitalizacji. To nie jest instytucja pralki. To jest za każdym razem gminny program rewitalizacji jest bardzo dostosowany do samorządu, jest zupełnie inny, czy w dużych miastach, w średnich ta problematyka społeczna, wykluczeń, w każdym miejscu. Dlatego to, że pojawiły się pewne niezgodności zostały wskazane, to bardzo dobrze, bo to nie będzie uchylone na etapie ministerstwa, czy na etapie, nie wiem, rozliczeń z Unią Europejską. I tutaj miasto wskazało pewne kryteria, które należało poprawić. Urząd Marszałkowski wskazał kryteria, tak, tak. Czyli tu dodaliśmy te kryteria społeczne dodatkowo plus środowiskowe oraz tereny zielone. Tu chyba była największa problematyka, bo część terenu zielonego została już teraz wycięta z tego gminnego programu rewitalizacji. Nie, czyli... wycięta, wyłączona. Wyłączona, bo wycięta zaraz nam się skojarzy z tym, że ktoś tam z toporem przyleci. Że to minister Szyszko u nas tutaj. Tak, została, został uszczuplony o tereny leśne, zostały parki, zostały skwery zielone, które są zgodne ze studium uwarunkowań istniejącym dla miasta, a najważniejszym czynnikiem to właśnie były te kryteria społeczne, które podkreślał ekspert z Urzędu Marszałkowskiego, że należy je uwzględnić. Delimitacja, czyli podział obszaru został dalej oparty o szkoły, czy przed reformą edukacji, bo na podstawie tych skupisk można było wygenerować problemy społeczne, diagnozy. Bardzo. To tak zostało miasto podzielone, osieciowane tymi szkołami i to ten limit został zachowany. Natomiast cała problematyka została podkreślona, chodzi o tereny zielone, które są bardzo ważne, szczególnie mówię o osiedlu piastowskim, bo one uzupełniają tą charakterystyczną zabudowę oraz tą formę tej części miasta, czyli to wielka płyta, te duże osiedla, które zostały włączone, te parki, znaczy, sfery leśne, przepisacze. O specyfice terenu zdegradowanego zaraz też porozmawiamy, ale panowie, do tej pory było tak, że grupy społeczników, ja będę używał tego określenia, czy też grupy zaangażowane w to, żeby Zielona Góra była miastem zielonym, nie tylko z nazwy, wskazywały, że te konsultacje, które odbywały się do tej pory, one nie trzymały jakiegoś określonego, odpowiedniego, chociaż ja nie wiem, jaki to miałby być, poziomu. Teraz odbyły się na nowo te konsultacje, były też spacery studyjne. Panowie, podejrzewam, bo nie było mnie podczas głosowania w ratuszu, byliście za tą uchwałą, czyli rozumiem, że to, co wydarzyło się na nowo, czyli te konsultacje i spacery studyjne, wasze oczekiwania spełnia, panie Andrzeju? Nie spełnia moich oczekiwań, bo ja nie zgłaszałem takich oczekiwań. O, proszę bardzo. Dla mnie przygotowanie tamtego materiału już było niezłe. Okay. Natomiast to, co powiedział kolega, zawodowiec, ekspertowi z zewnątrz brakowało czegoś, mimo że wpiął nas w jakieś standardy, nie wiem, sobie znane, na pewno nie kwestionuję jego wiedzy i umiejętności. Odniósł to do Zielonej Góry i wyszły mu uwagi, zastrzeżenia, które my dla dobra miasta, tak ja głosowałem dla dobra miasta, a urzędnicy na tą rzecz pracowali, zostały przez nas przyjęte, skorygowane i przyjęte. Do końca, gdyby ze mną chciał pan porozmawiać o tym, jak do końca zostały to zmienione, to ja nie wiem. Ja wiem, że parki wydzielone, bo widziałem to na planach. Tak, tereny, ja się tym zawodowo leśne, nie interesuję, nie do końca się na tym znam. W związku z tym pamiętam tamten obszar, w tej chwili ten obszar został pomniejszony,
zaproponowany, no i niech idzie. To panowie, wątek terenu zdegradowanego, bo pamiętam, że pierwsze te uwagi eksperta i też wskazania społeczników dotyczyły tego, że ustawa zakłada, że rewitalizujemy tereny zamieszkałe przez ludzi, że to są tereny zdegradowane, w których współczynnik ubóstwa jest wysoki, w których występują osoby długotrwale bezrobotne i ponoć w pierwszym dokumencie tego brakowało. Ja rozumiem, panie Marcinie, że ta nowa specyfikacja zakłada też te wskaźniki. Ja tylko dopowiem, co ja zauważyłem jako laik, mianowicie opracowanie dotyczy 12% powierzchni miasta, czy nawet 2% powierzchni miasta zamieszkałych prawie przez 30% mieszkańców. Tak to wychodzi. Czyli strasznie ważny jest ten efekt. Natomiast to pokazuje skalę też tego procesu. Skalę potrzeb, dla kogo to robimy. I to było w pierwotnych wnioskach, tyle że może nie opisane. Dzisiaj to już jest zdokumentowane, opisane i pokazane. To panie Marcinie, mamy włączenie rzeczywiście już teraz takich zdegradowanych terenów. Mówię o tych zamieszkałych, bo wcześniej po prostu był to zarzut, że po co rewitalizować tereny zielone. Tak to wyglądało do tej pory. Jak to wygląda teraz? To znaczy cały czas właśnie mówię, że nie możemy tak podchodzić sztywno, bo nawet z opracowania inżynierskie humanizacja osiedli z wielkiej płyty, czy to jest wciąganie w terenów zielonych, podnoszenie jakości przestrzeni życia mieszkańców, atrakcyjności tych osiedli. Tym ludziom także należy się dostęp do terenów zielonych. Ja się zgadzam, że te parki, skwery należy wciągnąć w te tereny rewitalizacyjne, a w nich są wydzielone tereny zdegradowane. To jest takie bardzo techniczne podejście. Ono musi uwzględnić wiele parametrów, tak jak mówię, te społeczne, ale też przyrodnicze, przestrzenne, architektoniczne. Natomiast to musi być ocenione. I tu wybrzmiało to w uwagach eksperta to, że nie pogłębiono procesu konsultacji, który dopuszcza ustawa. Czyli spacery studialne oraz dodatkowe konsultacje, które przeprowadziło miasto na przykład w CKU. Jeszcze raz się spotkało z tą stroną społeczną, z tą stroną, która składała do tego uwagi. I tutaj należy szukać kompromisu, bo to nie działa zero-jedynkowo. Oczywiście. Bo ci dalej są też zastrzeżenia, z którymi, w które wątpię, bo nie możemy tak skrajnie podchodzić do programu rewitalizacji, bo z drugiej strony są eksperci, urzędnicy oraz projektanci, którzy pracują ze strony miasta. I próbują znaleźć ten każda ten ze stron czuje, że pan chce powiedzieć, że powinno być bardziej elastyczne. Tym bardziej, że główny zarzut był taki, że czemu miasto nie zrobiło od nowa tego gminnego programu rewitalizacji. Nie, bo ustawa dopuszcza kontynuację działań rewitalizacyjnych. My mamy 2010 rok, kiedy zastosowano pewne oceny diagnozy społecznej już. Pewne kryteria zostały wyciągnięte. To był 2010 rok, lokalne programy rewitalizacji i to pozwoliło nam skonsumować te wcześniejsze założenia. Ekspert zewnętrzny wskazał 5 obszarów, które trzeba poprawić, stąd podejrzewam te zmiany. Panowie, a co z tym internetowym skandalem w ratuszu? Jak wy na to reagujecie? No bo nagle okazuje się, że przychodzą mieszkańcy do ratusza, którzy wskazują, że na stronie, na biuletynie informacji publicznej, tam gdzie powinien być zamieszczony raport konsultacyjny, tego raportu nie ma. A panowie zaraz za moment macie podejmować uchwałę w tej sprawie. Podjęliśmy uchwałę dopiero po wniosku czy pytaniach Jacka Budzińskiego z PiS-u, który o to pytał. Poczekaliśmy, aż to się na stronie pokaże, bo prawdopodobnie nie było do tego czasu. No i na to można spojrzeć z dwóch stron, tak? Oj, wielki skandal, urzędnik mówi, że jest, a nie ma. I z drugiej strony jakiś człowiek, który to robi, bo nie każdy może do internetu wprowadzać sobie co chce, to już na pewno wszyscy Państwo wiecie. W związku z tym jest jakaś kolejka wprowadzania tych dokumentów. W tym przypadku należało nadać temu większy priorytet, że tak powiem, poprosić, kazać zrobić to, że tak powiem, odwrotnie, a więc zaraz koło południa, a nie czekać na to w jakiejś tam zwykłej kolejce. Dla urzędnika to może była taka klasyczna, zwykła kolejka, teraz zrobię to i to, a o 19. A o 19. Tej uchwały, tak. Bo no, 30% mojej ocenie, czy ponad 30% on nie powinien czuć, on powinien wiedzieć, polecenie, że to jest bardzo ważne już, tak? Panie Marcinie, tak się nie stało. Można to potraktować z przymrużeniem oka, czy słowo skandal jest jak najbardziej adekwatne do tej sytuacji? Nie, to jest błąd, błąd miasta, że nie zamieszczono czegoś, to jest fundamentem zmiany teraz obszaru zdegradowanego. Przecież prezydent nie zamieszcza tego. Oczywiście, ja mam tego świadomość, że są osoby odpowiedzialne, żeby za to, żeby to zrobić. Bo
Tam był szereg naprawdę cennych uwag, bo ja obserwowałem te spacery studialne i te wnioski, bo tam parę osób z tej grupy roboczej, tej społecznej, faktycznie tą problematykę zgłębiło. Te oceny, te zawilgocenia, czy te problemy społeczne, te diagnoza, wywiady z mieszkańcami, to jest to było bardzo cenne. Na podstawie tego właśnie eksperci zmienili te obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. To więc to jest moim zdaniem błąd, to się nie powinno zdarzyć. Panowie, to jeszcze jeden wątek w tym temacie i przejdziemy do kolejnego, bo do tej pory mówiło się po tym, jak ekspert wyznaczony czy zaproszony do współpracy przez Urząd Marszałkowski znalazł te błędy, a wiemy, że Urząd Marszałkowski wykazał te błędy. Urząd Marszałkowski doszedł do porozumienia z Urzędem Miasta i ci eksperci już się dogadali, stąd ta wczorajsza uchwała, to kolejnym takim etapem jest wojewoda. I ja wiem, że tutaj w Urzędzie Miasta obawiano się decyzji wojewody, że wojewoda tak naprawdę w tej ustawie rewitalizacyjnej ma wiele kruczków, może znaleźć naprawdę mnóstwo rzeczy, na podstawie których mógłby tę uchwałę wycofać czy zanegować. A ta wczorajsza sytuacja z ratusza, ona też by mogła doprowadzić do takiej sytuacji, panie Andrzeju? Mówi pan o internecie. Mówię o tym, że nie było tego raportu. Teoretycznie, gdyby uchwała została podjęta przed publikacją w internecie i wojewoda o tym wiedział, możliwe, że mógłby się na to powołać. No jak się chce psa uderzyć, to się kołek znajdzie. Tak, to prawda. Myślę, bo to było uzasadnienie tej uchwały. Właśnie ten protokół z tych konsultacji, te wnioski, to był załącznik i to by stanowiło faktycznie olbrzymi problem w dalszym procedowaniu. Tym bardziej, że to jest dopiero obszar zdegradowany i powiedzmy to mieszkańcom, że w dalsze prace muszą się toczyć, bo dopiero będziemy kształtowali gminny program dla rewitalizacji, czyli działania będziemy określali, które mają wyprowadzić z tej sytuacji kryzysowej. To więc etap prac dalej nie jest zatrzymany, on dalej jest kontynuowany. Ja zapytam jeszcze na koniec tego wątku, co dalej, bo mieszkańcy będą już pytali, już wczoraj pytali, czy to wskazuje na to, że te wzgórza piastowskie i te plany związane z zimowym centrum rekreacyjno-sportowym, bo tak się to zaczęło nazywać i tak to mieszkańcy nazywają. One są cały czas aktywne, tak? My cały czas czekamy na to, że te inwestycje na wzgórzach piastowskich, one się wydarzą, panowie? Nie wiem, czy wszystkie, ale plany idą. No na dzień dzisiejszy zmieniliśmy sporo kryteriów i współczynników tych obszarów. No i teraz już eksperci muszą dopasować na nowo działania, dopasowywać inwestycje, aby, tak? Aby uatrakcyjnić to przestrzeń. Ale to jest łatwiejsze. I aby ją domknąć. To jest taka mapa. Teraz musimy dopiero nadbudować pewną warstwę działań i miękkich oraz twardych inwestycyjnych. To więc na dzień dzisiejszy spekulowanie jest jeszcze zbyt wczesne. Nie będę wprowadzał, ale są priorytety, żadnego. Na przykład jeśli mówimy o naszym klubie, to na pewno amfiteatr, czyli ten środek kultury, który jest wzbogaci intelektualnie, kulturowo tą część osiedla i na pewno tu będziemy to pogłębiać. No to czekamy na szczegóły. Ja też będę Państwa w telewizji Zielona Góra informował o tym, jak będą się zmieniać wzgórza piastowskie, bo słyszymy, że ten obszar troszeczkę został zmieniony w tych dokumentach. To podejrzewam, że te inwestycje też będą musiały być do tych nowych parametrów dostosowane. Ma być tam ładniej. Ma być tam ładniej. I funkcjonalnie. I funkcjonalnie. Ja też bym sobie życzył uporządkowania w końcu tego terenu, bo rzeczywiście mieszkańcy okolicznych budynków, a sam się do nich zaliczam, wskazują, że chociaż w Parku Piastowskim, czy we fragmentach lasu, ścieżki, drobne ścieżki spacerowe, tak żeby te błoto, które tam się zbiera, gdzieś go nie przynosić po prostu ze sobą do domu, żeby to uporządkować. Ale to tak na zakończenie tego wątku, panowie, polityka. Że dawno z panami o polityce nie rozmawiałem. Bardziej, idziemy tam do polityki. Proszę, bez takiej zbędnej skromności, bo wybory samorządowe to nam pokażą, który tu z panów do polityki się nie pcha i wątpię, żeby któryś z panów w tym publicznym, politycznym świecie nie zaistniał po wyborach samorządowych. Zapytam o zapędy Prawa i Sprawiedliwości i wybór burmistrzów i prezydentów nie w wyborach bezpośrednich, tylko pośrednich. I panie marszałku, zacznę od pana, no bo tak wybieramy marszałka, że po wyborach do Rady Sejmiku wybierają marszałka radni. Taka formuła istniała. W 1998 roku została zakończona. W związku z tym, no proszę zwrócić uwagę, PiS chce wrócić do jakby centralnego zarządzania, do oddania wszystkiego partiom. No jest, mamy z jednej strony JOWY, Kukiz 15, o których też moglibyśmy których już nie ma. Tak. Już nie dość, że było ich trochę, to już w tej chwili ich w ogóle nie ma. No i idziemy w kierunku takim, że tam, gdzie będzie większość, trzeba będzie wybrać prezydenta.
Kiedyś to były zarządy miasta, dzisiaj to się to będzie, miałby być, bo nie wiadomo jeszcze jak to będzie. Oczywiście, tak? to tezy, to są tezy tylko, szanowni Państwo. Co to zmieni? W polityce dużo, w naszym mieście myślę, że wiele nie zmieni, natomiast tutaj chodzi ustawodawcom o zmianę pozycji wójtów, burmistrzów, prezydentów. Tak, zostawmy prezydenta Kubickiego, zostawmy Zieloną Górę i popatrzmy na to w ten sposób, że dzisiaj odwołać prezydenta wybranego w bezpośrednich wyborach, to naprawdę jest zdarzenie oczywiście wójta, burmistrza. Jeżeli będzie wybierany przez Radę, czyli przez Radę może być odwołany, nie wiem, 3/5 na przykład Rady, hop, hop i wójta nie ma. Czyli dążymy do tego, że zaraz może pojawić się komisarz zewnętrzny, który będzie... No to już daleko idące jest. Mówienie, że nasi kandydaci będą tak słabi, że trzeba będzie ich wyrzucać, albo będą przychodzili komisarze. Natomiast to jest dalsza centralizacja zarządzania w tym przypadku samorządami, tak? Czyli znowu mamy włożone kołki w tryby samorządności, nie potraficie, prezydent ma za dużo, prezydent, wójt, burmistrz. Oczywiście, tak, nie sprowadzajmy tego do pozycji tylko prezydenta, ale przecież samorządowców jest dużo więcej. Dotyczy to całego kraju. Jest dużo więcej wójtów i burmistrzów, są za bardzo samodzielni, tak. Nie dają się naciskać partiom politycznym. Proszę zwrócić uwagę, że większość wójtów, burmistrzów są bezpartyjnych. Samorządowców bezpartyjni. Chyba pokazały, że potrafią nadepnąć na odcisk władzy, że potrafią skupić uwagę na sobie, potrafią skutecznie działać. I panie Marcinie, rzeczywiście jest to tak duże ograniczenie swobody, bo my mieszkańcy i samorząd ma trochę swobody w takim działaniu. Po prostu sami na tę chwilę sami decydujemy, co my chcemy u siebie zmieniać. Ktoś chce nam to zabrać, ja to tak odbieram. No ale powiedzmy sobie szczerze, już nie mówimy tutaj o dobrych cechach samorządu i o dobrze mieszkańców, dobrych relacjach mieszkańców, tylko o zawładnięciu po prostu samorządem i tyle. No, konstytucja mówi jasno, że nadzór nad samorządami sprawuje prezes ministrów oraz wojewoda, tak? Oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tutaj mamy, konstytucja to definiuje przecież to czytelnie. To wszystko jest po prostu zawłaszczenie, nie? To widać, że po prostu PiS sobie nie radzi z samorządami. Największy chyba moim zdaniem szkodę wyrządził taki Kukiz, który bezwarunkowo popierał demontaż Trybunału, sądów, całego państwa prawa, a teraz w końcu ich zaskoczono, skolonizowano. Tu się zgadzam. Całe ich argumenty. Dostali z liścia. Dostali z liścia. Tak. I to była największa szkoda, to takie, bym powiedział, no, brzydko, pranie mózgu, takim jakimś brakiem koncepcji na państwo, brakiem jakichś perspektyw. To było po prostu zwykłe takie, no, taka opozycja, bym powiedział, to była właśnie opozycja totalna, bo ona niszczyła demokrację. Ale co dzisiaj mamy? Platforma jest zbulwersowana tą sytuacją. Myśmy przecież jako partia zawsze potrafili rozdzielić samorząd od partii i tutaj samorządu zawsze broniliśmy, wprowadzaliśmy JOW-y i w Senacie, broniliśmy tej konfiguracji, że są wybory jednomandatowe, że prezydent wybierany przez mieszkańców osobowo, to też jest zupełnie odpowiedzialność prezydenta, bo to jest odpowiedzialność praktycznie jedynkowa, tak? On przed mieszkańcem odpowiada. Zgadza się. Będzie pewien układ tutaj budowany odpowiadam przed radą, a przed radą, tak jak pan marszałek powiedział, może być różnie, bo to kuluarowo można się w godzinę spotkać, wypić kawę i podjąć decyzję o tym, że dziękujemy panu. Tak, oczywiście. Jednym spotkaniem. Ja tutaj jednak jest do tej pory ten silny mandat społeczny, takiego rzeczywiście jest to społeczne, społeczeństwa, jest to mieszkańców, którzy wybierają gospodarzy. Bo to nie jest duża polityka, dlatego tutaj Platforma jest za utrzymaniem tego systemu, czyli odrębności samorządów, ale ja też widzę ogromną, by powiedzieć, taką niepewność z uwagi na tą kadencyjność, bo tu też PiS prowadza. Moim zdaniem wadą właśnie tego systemu jest to, że nie kontynuujemy pewnych działań w czasie, bo ta kadencyjność, na przykład na dwie kadencje, o ograniczeniu. Tak, okay. Teoretycznie wprowadzana może być tak, że ta pierwsza kadencja, wiadomo, jest jakaś taka konstruktywna, bardzo rozwojowa, druga jest bardzo zachowawcza, albo już szukamy jakiś tam... Albo pierwsza to uczenie się, a druga coś zaczynam i nie mogę skończyć. Nie mogę skończyć. Dokumenty, strategie są budowane na lata i to należy kontynuować i wzmacniać. Nie? To jest olbrzymi chaos, jest rok do wyborów, dzisiaj w zasadzie nic nie wiemy, bo to na razie są przecież tylko... Tak, to są spekulacje. Luźnem, tezy. Luźnem uzgodnienia. Nie wiem, do czego to zmierza. Panowie, to pokazuje
że Prawo i Sprawiedliwość... To jest projekt poselski, prawda? No, a panowie, a to może pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość tak mocno wierzy w swoje siły samorządowe, no bo żeby wybrać potem prezydenta w taki sposób, trzeba mieć większość w Radzie. Wierzy w swoją siłę polityczną. I teraz rozmawiałem w Zielonej Górze, w telewizji zielonogórskiej. I możemy się ho dziwić, że oni tak myślą, ale Zielona Góra to nie Polska. Tak. Każdy samorząd mamy regiony Polski, oczywiście. W mojej ocenie przy takim układzie, w ponad połowie samorządów, zdecydowanej większości samorządów, PiS będzie wybierało sobie kandydatów. Panie Marcinie? Nie wiem, ja jestem po prostu zaniepokojony tą sytuacją, bo dodatkowo jeszcze mówimy o komisarzach, o nowych okręgach wyborczych. Zgadza się. Na dzień dzisiejszy przecież nic nie wiemy o progu, który należy spełnić. Czy mogą startować tylko partie? To jest wycinanie komitetów, to jest wycinanie stowarzyszeń, to jest wycinanie inicjatyw. Ale czy w Zielonej Górze, jak to sprowadzimy do Zielonej Góry, czy to nie spowoduje, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość samo siebie wytnie w Zielonej Górze? No bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, chociaż nie wiem, do wyborów jest jeszcze rok, głośno myślę, mam do tego prawo, wyrażam swoją opinię, jestem dziennikarzem lokalnej stacji, że Prawo i Sprawiedliwość no, trudno będzie wybierać tym radnym, czy wskazywać prezydenta. Raczej będą musieli opowiedzieć się za jednym z kandydatów z innych opcji. Nie wiem, jak wybory samorządowe się ułożą, ale wydaje mi się, że na dużą zmianę w Radzie Miasta na tę chwilę o dużej zmianie nie możemy mówić. No, trzymajmy się tego, co jest teraz. Panie radny, zostaje w PiS-ie, nie wiem, 5-6 mandatów. Dobrze, jeżeli te 6 mandatów będzie decydowało, to będą mieli dwóch wiceprezydentów i coś tam, tak? No trzeba mieć, nie wiem, koalicjanta, trzeba zbudować jakąś większość, trzeba się za czym się powiedzieć. Dla mnie problemem będzie usiąść do stołu z moimi kolegami, koleżankami, kolegami z PiS-u i pogadać o programie dla miasta. No, po tych latach, które z nimi spędzam w ławach, oni albo głosują wszystko przeciw, albo się wstrzymują. To teraz, czyli to, co w mieście jest robione, przy naszym większym, mniejszym udziale, im to kompletnie nie odpowiada. Czyli, że chcą miasta odwrotnego od wszystkiego, co my robimy. Tak, no tak. No popatrzeć zero-jedynkowo na głosowania, to rzeczywiście tak jest. Że tak to pokazuje, ale no, popatrzcie na tam, przypomnijcie sobie tablicę ogłoszeń. Nie głosuje albo nie bierze udziału, albo przeciw, albo się wstrzymuje. No, ja powiem. W sprawach oświatowych kilka głosowań było za, ale bo i oświatowców tam trochę. Ze względu na to, że tak. To natomiast w każdej innej sprawie nie. I teraz jak usiąść z kimś, któremu się to miasto kompletnie nie podoba w tej wersji, w jakiej jest. Jest to argument. Ja nie mówię, że to by mogło być, to ma, tylko nic nie będzie, jak mówił kiedyś kandydat na prezydenta, sławny pan Krzysztof Kononowicz. Niczego nie będzie. To jak pogadać o programie? I to dla mnie jest największe zmartwienie. Znaczy, Na tę chwilę, tak? Ja cenię sobie moich współpracowników w Radzie, obojętnie z jakiego ugrupowania są, mają swoich wyborców, są wybierani, mają swój głos. Tylko tak korzystają ze swojego głosu, że ja nie wiem, co oni by chcieli. To Platforma Obywatelska, jeszcze głos właśnie w tym temacie, jak to by mogło być w ratuszu i będziemy zmierzać do końca. Znaczy, powiem tylko jeszcze tak reasumując, te proszę projekty bardzo. Wprowadzane, jeśli chodzi o ordynację, tak mówił tutaj pan radny, to są projekty poselskie, czy one się bez konsultacji, bez rozmowy z samorządowcami, bez rozmowy z osobami zainteresowanymi, są wprowadzane po cichu, w nocy, są wprowadzane zaskoczenia i to zdeformuje tą demokrację i po prostu ludzie nie będą zorientowani, co się dzieje. A samorządowo, panie Marcinie, obawiacie się tego tutaj w Zielonej Górze, wy jako Platforma Obywatelska? Nie, no bo ja pamiętam, jak 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość odtrąbiło sukces, że pierwszy raz wygrało z wami w Radzie Miasta, tak więc... No... Nie, to są jakieś fantasmagorie PiS-u, nie wiem, co wygrali, bo w zasadzie, to, gdyby na szczęście nie mają większości, to by to miasto zatrzymało się w rozwoju. Platforma uczestniczy w rozwoju miasta. Przecież pamiętajmy o tym, że przecież nasze rządy wygenerowały potężne pieniądze dla województwa, z czego teraz sięga miasto. My to też kształtujemy, uczestniczymy. Wspieramy nawet projekt obwodnicy, wnosimy do niej uwagi. Coś, co PiS zablokowuje. Z drugiej strony minister Materna to popiera. To jest jakiś absurd, nie? To jest jakiś kuriozum. To nie jest praca dla miasta. Co będzie? Nie wiem. Zgodzę się z panem Andrzejem.
wszystko jest negowane. Od konsultacji, budżetów obywatelskich, aglomeracyjnej, obwodnicy południowej, kiedy trzeba było zagłosować za studium uwarunkowań, to gdzie był PiS? Mój głos był za studium. Gdzie jest ta cała permanentna krytyka parkingów, błędów, tego wszystkiego? PiS nie zagłosował za tym. Wygodniej jest stać na stanowisku, wszystko negować i odnosić się w trakcie do nieaktualnych dokumentów. A kiedy było postawienie pod ścianą, czemu nie zagłosowali? To wszystko jest permanenta, to opozycja totalna i to tylko grozi paraliżem miasta. To będę pytał w momencie, kiedy mam nadzieję w przyszłym tygodniu w naszym studiu pojawią się goście i będzie wśród nich radny Prawa i Sprawiedliwości. Będę zapraszał. Panowie, pięknie dziękuję za ten komentarz, za tą opinię i za spotkanie z telewidzami telewizji Zielona Góra. Andrzej Bocheński, Zielona Razem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Marcin Wawierowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Pięknie dziękuję. To był Stary Rynek 1. Widzimy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.